Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś pokażę, jak wykonać na pianinie utwór Faded, czyli Where Are You Now? Utwór jest piękny, a nie trudny, ponieważ cały czas lewa ręka powtarza się, więc z pewnością szybko się Państwo nauczycie. Najpierw pokażę, jak docelowo brzmi ten utwór obydwoma rękoma, a potem pokażę prawą, lewą rękę oraz jak je połączyć. Więc tak brzmi ten utwór. Tak brzmi piękny, a bardzo przystępny utwór Faded. Łatwy jest głównie dlatego, że lewa ręka to są w zasadzie tylko cztery akordy, takie rozłożone, pojedyncze dźwięki się z tych akordów tworzą, natomiast powtarzają się one przez cały utwór, więc wystarczy, gdy się Państwo nauczycie tutaj tych czterech takich trójdźwięków rozłożonych i w zasadzie już cała lewa ręka będzie opanowana. Zacznijmy więc może od lewej ręki i potem pokażę Państwu prawą, a potem połączymy obydwie ręce. Więc może tak po prostu to, co trzeba zapamiętać, to w lewej ręce są takie trójdźwięki rozłożone, bo nie gramy tego jako taki trójdźwięk, tylko gramy w takiej postaci. Czyli zaczynamy od dźwięku dis, fis, ais. Końcówki is będą się tu bardzo często powtarzać przy prawie każdej nucie, ponieważ w utworze tym przy kluczach, jeżeli Państwo spojrzycie na nutki, link oczywiście będzie pod nagraniem, tam jest aż 6 krzyżyków, co oznacza, że te typowe nuty typu C, D, E, F są o pół tonu podwyższone, czyli zamiast F na przykład gra się ten dźwięk fis, zamiast G gra się gis. No i właśnie to stąd też te nazwy, bo do nazwy właściwego dźwięku, na przykład G, dodaje się is, czyli jest gis albo ais. Więc no, zachęcam też do takiego opanowania nut przy okazji tego utworu, ale jeżeli nie, to na pewno jest to utwór, który bardzo łatwo jest zapamiętać. Więc to też zachęcam do nauczenia się. I wracając do utworu, lewa ręka ma takie nutki, czyli dis, fis, ais, trzy czarne klawisze w pierwszym takcie, a gra się je w taki sposób, że jest piąty palec, pierwszy, trzeci, pierwszy. I to powtarzamy dwa razy. I ten układ będzie też dla kolejnych taktów aktualny, więc proszę się dobrze nauczyć, czyli jest piąty, pierwszy, trzeci, pierwszy.
powtórzone dwa razy. Potem drugi takt to są inne nutki, natomiast układ jest taki sam. Czyli też będzie piąty, pierwszy, trzeci, pierwszy powtórzone dwa razy. I już mówię, jakie to nutki. Jak Państwo dobrze widzicie, to jest H, Dis, Fis, czyli przesuwam się trochę w dół. Wcześniej było tutaj. I w zasadzie te dwie nutki się powtórzą, a piąty dochodzi na H. Czyli mamy H, Fis, Dis, Fis. I lewą rękę proponuję grać cały czas tymi samymi palcami, czyli piąty, pierwszy, trzeci, pierwszy. Więc już mamy połowę lewej ręki opanowane. Trzeci takt to tak samo, ułożenie takie samo, tylko dźwięki się zmienią. Mamy piąty na Fis, kciuk na Cis, trzeci na Ais i znowu kciuk na Cis i to powtarzamy dwa razy. I oczywiście proszę sobie zatrzymać, poćwiczyć, zatrzymać nagranie, poćwiczyć to, co przekazuję Państwu. A ja już pokazuję czwarty takt, ostatni dla lewej ręki. To są nutki takie, te trzy, grane w taki sposób. Cis piątym, Gis pierwszym. Ta nutka to jest niby F, ale w nutach ona jest zapisana jako Eis, czyli E z krzyżykiem. Czyli podwyższenie o pół tonu daje nam nutkę Eis, co jest dokładnie tym samym, co nuta F, dźwięk F. Czyli jeszcze raz mamy Cis, Gis, Eis, czyli w praktyce F, Gis, ponownie Cis, Gis, Eis. Może będę mówiła poprawnie, by tak Państwo tutaj zerkając na nuty nie byli zdziwieni, czyli Eis i Gis. No i naprawdę brawo, bo mamy lewą rękę już zupełnie dla tego utworu gotową. Choć oczywiście zapraszam do poświęcenia większej ilości czasu, żeby tą lewą rękę wyćwiczyć i potem z nią swobodnie już dodawać do niej prawą. Czyli pierwszy takt. Nutki te są w tym samym rytmie cały czas równiutkie. Trzeci takt. I ostatni, czwarty takt. Jakby ostatni w tym momencie, po prostu potem następuje jedynie powtórzenie dokładnie tego samego fragmentu. Teraz dodajemy prawą rękę. Na szczęście jest ona jeszcze łatwiejsza. Zaczynamy od kciuka na dźwięku Fis trzy razy. Drugi na Ais, czyli ten czarny klawisz. Następnie czwarty na Dis, trzy razy. Trzeci na Cis. Drugi na Ais. I ten dźwięk będzie cztery razy powtórzony. I kciuk na Eis, czyli w praktyce F, też cztery razy. To jest cała pierwsza linijka, więc zagram może już, może powtórzymy, a Państwo jeszcze więcej razy proszę powtórzyć, a potem przejdziemy do połączenia. Czyli od początku prawa ręka, trzy razy Fis, Ais, trzy razy Dis, Cis, cztery razy Ais i cztery razy Eis, czyli dźwięk F. Tutaj jest połączenie na szczęście bardzo przystępne, bo prawa ręka wchodzi co drugą nutkę w lewej. Czyli lewa gra dwie nuty, a w tym czasie prawa ręka trzyma jedną nutę. Bardzo powoli Państwu pokażę połączenie. I prawa ponownie. Prawa. I przez całą pierwszą linijkę taki rytm jest zachowany. Thank you.
zachęcam do poćwiczenia samodzielnego, a ja już pójdę dalej. Druga linijka, o lewej już nic nie wspominam, bo jest dokładnie taka sama jak wcześniej. Prawa ręka. Zaczynamy od drugiego na fis. Dwa razy. Potem kciuk na dis. Ponownie fis, ale jeden raz. Dis ponownie jeden raz. Fis drugim. Gis, ten czarny klawisz, trzecim. Czwarty na ais. I to akurat będzie ciut dłużej przytrzymana nuta. Dwa razy dłużej. Potem dwa razy na drugi palec fis, dwa razy. Potem kciuk na cis. Czwarty na ais. Jak Państwo widzicie, to są w zasadzie prawie same czarne klawisze. Jedynie nuta H w tym utworze, dźwięk H, czyli to jest ta nuta, nie zostaje jakby zmieniona przez krzyżyk. Cała reszta, włącznie z dźwiękiem E, który się przesuwa na ace, są przesunięte właśnie przede wszystkim na czarne klawisze. Może to Państwu troszkę ułatwi tutaj wybór dźwięków. Czyli może od początku druga linijka, przepraszam za to zagadanie się, czyli mamy dwa razy fis, drugim, dis, kciukiem, ponownie fis, dis, fis drugim, gis trzecim, ais czwartym, potem drugim fis dwa razy, cis kciukiem, ais czwartym i powtórzenie ais, tutaj dłużej przytrzymany ten ais. Krótka pauza. Fis dwa razy drugim. Trzeci na gis. Drugi na eis, czyli F. Potem jeszcze dwa razy powtórzony ten dźwięk eis. Potem kciuk na dis. Drugi na fis. I druga linijka jest bardzo podobna. Może na razie, znaczy kolejna, czyli trzecia. Na razie powtórzę drugą linijkę dla prawej ręki. Czyli mamy fis, fis, dis, fis, dis, fis, gis, ais, fis dwa razy, cis, ais, ais jeszcze raz, pauza, fis, fis, gis, ais, ręką spróbujemy. Tutaj niektóre nutki są dokładnie w tym samym tempie, a niektóre w prawej ręce są dłużej trzymane, ale lewa gra równiutko cały czas tą samą długość nutową, czyli ósemkę. Prawa wchodzi później na drugą ósemkę. Trzecia linijka będzie tak. Pierwszy takt dokładnie taki sam jak wcześniej, czyli jak ten piąty takt. Zachęcam do wydrukowania nut. One niestety nie będą za darmo, ponieważ po prostu prawa autorskie wymagają raczej tego, żeby to było odpłatne, ale gdzieś umieszczam w taki sposób, żeby to było jak najbardziej przystępne dla Państwa. Czyli dziewiąty takt jest dokładnie taki sam jak piąty. Dziesiąty takt zaczyna się, połowa taktu jest dokładnie taka sama jak szósty. I wcześniej tu szliśmy na dół, do tego cis, natomiast teraz prawa ręka gra tu na górze, to cis górne, ponieważ cała reszta potem, poza tymi trzema nutkami teraz będzie taka sama, to już razem Państwu pokażę, jak to wygląda. Lewa sobie dalej gra, tak jak powinna, jak cały czas gra. A prawa ma najpierw tak piąty na cis, to już wspomniałam. Potem ma trzeci na gis i czwarty na ais. Zaraz
powtórzę całą tę linijkę, ale teraz to, co gram, już ta ciąg dalszy, czyli 11 i 12 takt, są takie same jak linijkę wyżej. Jedynie teraz tutaj już będzie inaczej zaczynało, to zaraz Państwu pokażę. Natomiast zagram jeszcze raz trzecią linijkę. Czyli to jest 9 takt, taki jak 5. Teraz 10, gdzie do połowy jest tak samo. Tutaj jest inaczej, prawa ręka. Teraz 11 takt jest taki sam jak 7. Teraz już będzie troszkę inaczej ta druga część. Dobrze, myślę, że pójdę dalej. Gdy Państwo macie wątpliwości, to wróćcie po prostu, cofnijcie troszkę nagranie i spróbujcie samodzielnie poćwiczyć. Ja pójdę dalej, tak żeby ten film potem miał taką przystępną długość. Lewa ręka, na pewno Państwo wiecie, to już będzie ta końcówka ostatniej frazy, więc gramy cis, gis, ace, gis. A prawa ręka zaczyna od wielokrotnego powtarzania. To będzie naprawdę przełatwy fragment, bo wielokrotnie powtarzamy nutkę eyes. Ja proponuję zmieniać palce, żeby nie grać cały czas na przykład tylko czwartym, bo wtedy łatwo takie zaduszenie dźwięku, jak się tak powtarza tym samym. A gdy trzeba zmienić palec, dźwięk się staje po prostu ładniejszy. Lepsze jest wykonanie, jakość dźwięku wydobytego wydaje się ładniejsze. Więc to eyes gramy najpierw 4 razy. Palce, które proponuję, to jest 4, 3, 2, powrót na 4. I wtedy to na 4 eyes trzymane 4 palcem właśnie jest trzymane bardzo długo, bo 1,5 taktu. Potem ponownie dokładnie to samo, czyli 4, 3, 2 i 4 trzymane bardzo długo. I tak jeszcze 2 razy. Czyli 4, 3, 2, ponownie 4 i jeszcze raz 4, 3, 2, ponownie 4, zaraz to zagramy sobie, żeby złapać rytm z lewą ręką. Czyli ta końcówka taktu 12 była taka, że tu lewa gra swoją partię i wchodzi eyes. Gra. I potem przejdziemy, to już będzie takt 21. I tak naprawdę nutki w prawej ręce, w lewej oczywiście wszystko jest łatwe, w prawej ręce będzie dokładnie to samo, co od taktu 1 do 4, czyli to, co Państwo pewnie już dobrze znacie. To był takt od 1 do 4. W zasadzie tutaj jedyną zmianą będzie to, że będzie 2 razy gęściej, tak można powiedzieć, czyli 2 razy. Teraz wcześniej graliśmy 1 raz fis na przykład, teraz zagramy to fis krócej, ponieważ zagramy 2 razy w tym czasie dźwięk fis, czyli tych nutek będzie 2 razy więcej, one będą jakby takim echem. Zamiast czegoś takiego, może to lepiej pokazać niż tak tłumaczyć, to gramy. Każda nutka odbiła się echem, czyli mamy ich 2 razy więcej. I to jest kolejne.
kolejna linijka jest dokładnie takim samym powtórzeniem. Tutaj już tak nie zmieniałam palców, w nadziei, że tak będzie łatwiej. Propozycja moja jest taka, że na przykład gramy tutaj 8 razy drugim palcem. Gdyby Państwo czuli, że dźwięki się przez to tłumią z jakiegoś powodu, to trzeba trochę kombinować, właśnie podmieniać palce, ale myślę, że łatwiej jest na razie tutaj zapamiętać dźwięki bez zbyt dużej ilości podmian. Ale proszę wyczuć, jest tu dowolność, ponieważ to jest moja sugestia tylko tego palcowania. Ważne, żeby Państwu było wygodnie. Teraz te dwie linijki zagram już z lewą ręką. Jest łatwo, ponieważ grają zupełnie w tym samym tempie taką samą ilość nut. Czyli to jest takt 21. Przed nami dwie ostatnie linijki, które są, myślę, że też nietrudne. Zaczynamy od kciuka na fis. Lewa ręka oczywiście tak samo, jak już Państwo doskonale wiecie, a prawa 4 razy fis kciukiem, czyli tak naprawdę tak jak przed chwilą, w tych 4 taktach było. 4 razy fis. Potem mamy przejście drugi na ais 2 razy. I tutaj wysoko 5 na fis. 4 na Ace, 3 razy trzeci na dis, potem drugi na cis i to cis jeszcze 4 razy powtórzone, następnie kciuk na ice 4 razy, potem takie przejście po kolei, 5 na cis, 4 na h, 3 na ice, 2 na fis, 4 razy kciuk na ace, 3 na gis 2 razy i kciuk na ace 2 razy. No więc to będzie już całość, którą trzeba dziś zapamiętać, ponieważ będzie potem już tylko powtórzenie. Ja zagram raz jeszcze tę linijkę, czyli to jest od taktu 29. Prawa ręka, raz jeszcze może powtórzę samą prawą rękę, a potem razem. Czyli 4 razy kciuk na fis, drugi na ice 2 razy, 5 na fis, 4 na ace, 3 razy dis 3 palcem, 2 na cis, łącznie 5 razy, kciuk na ice 4 razy, 5 na cis, 4 na h, 3 na ice, 2 na fis, 4 razy kciukiem ace, 3 na gis 2 razy i kciuk na ace 2 razy. I potem po prostu ta linijka się powtórzy. Zagrajmy razem. Bardzo powoli. Tutaj też jest zupełna zgodność. Tak samo grają w tym samym rytmie i prawa i lewa ręka. Tak samo.
powiem tak, żeby dokładnie zagrać tę wersję, która jest śpiewana, to należy od tego momentu, bo już mamy tutaj całość naprawdę zrobioną, powtórzyć od taktu piątego do tego miejsca. Ja już tutaj nie chcę Państwu dwukrotnie zwiększać objętości powtórzeń, więc po prostu, gdyby Państwo chcieli grać razem z wersją na przykład tą oryginalną, co jest możliwe, bo to jest dokładnie ta sama tonacja i ja sama się tak bawiłam, jest to bardzo fajne, puścić sobie z YouTube'a wersję oryginalną i grać razem z tą wersją, to wówczas trzeba po prostu po zagraniu tego taktu 30, tutaj to będzie takt 36, wrócić do taktu 5 i jeszcze raz zagrać od taktu 5 do końca. My natomiast, gdy Państwo już tutaj załóżmy zagrajecie drugi raz do końca, to przechodzimy do takiego zakończenia, który jest po prostu linijką pierwszą, czyli taktem od 1 do 4. Jest to dokładnie to samo, co właśnie to wprowadzenie, czyli taki fragment, troszkę wcześniej zakończony. Czyli tu dokładnie powtarzamy tak jak w takcie 1 i 2. I 3. I tylko takt 4 urywa się na 1. nucie, tak żeby zakończyć. I tak samo jest właśnie w tym oryginalnym wykonaniu. Czyli całość macie Państwo już za sobą. Ja raz jeszcze zagram od początku do końca w powolnym tempie. Dodam jeszcze, że warto potem, gdy Państwo już panujecie prawą i lewą rękę, korzystać też z pedalizacji, czyli z prawego pedału. W tym utworze warto go jakby zmieniać co pół taktu, czyli 4 nutki w lewej są przytrzymane na jednym pedale, można powiedzieć, czyli coś takiego. I potem przed zagraniem kolejnego dźwięku podnosimy nogę z pedału i szybko raz jeszcze chwytamy pedał. Czyli taka zmiana, żeby się nie tworzyły fałsze. Natomiast to jest zupełnie na sam koniec, gdy już obie ręce będą bardzo, bardzo dobrze wyćwiczone. No dobrze, więc raz jeszcze od początku, bardzo powoli. Thank you.
to była całość utworu Faded. Mam nadzieję, że była to dla Państwa przyjemna i nietrudna nauka. Jeżeli chcielibyście Państwo korzystać z kolejnych moich nagrań, to zapraszam do subskrypcji tego kanału i dziękuję za wspólną naukę.